Pasjonującym konkursem dużej rundy zaliczanym do światowego rankingu w grupie C o honorową nagrodę patronów miasta Poznania zakończył się pierwszy dzień zawodów For Fule. Parkour Met 50 pokonało na 0,16 z 50 startujących par, no i sam finałowy banasz był bardzo interesujący. Zwycięzcą okazał się Omer Karevli z Turcji, który wygrał dzisiaj aż 3 klasy. Yes, I'm very, very happy. My horse was in great shape and it was a very nice jump off and he was listening everywhere and I'm very happy with him. He's only 9 years old and for a 9-year-old such a jump off, it's very nice achievement. And can you tell me more about the course in the jump off and in the first round? What do you think about it? It was difficult? Okay, the first round was okay. There were 16 clears, so the time was generous enough. I think there was only one time fault, but the jump off was quite fast. I must say it was really fast, and also the jumps were bigger and the turns and everything. So it was really competitive, the jump off. And what about tomorrow? You're gonna win every class again? No, I don't think that happens every day. It's just my lucky day today. My horses are in great shape. I was a little bit unlucky the last few shows, best time and one fault, best time, one fault. And today everything is working. We will see tomorrow what's gonna happen. Let's live day by day. Świetnie spisali się Polacy na trzecim i czwartym miejscu. Andrzej Opłatek na Stalando 2 i Wojciech Wojcaniec na Cintablu. Było wielu groźnych rywali, 15 czy 16 zerowych przejazdów, więc rozgrywka była szybka. Wiedziałem, że muszę zaryzykować, żeby uplasować się gdzieś wyżej. Rozgrywka nie wyszła do końca tak, jak ją zaplanowałem, ale dopiero zaczynam się zgrywać ze Stalando. To nasze pierwsze tak duże starty, także jestem bardzo z niego zadowolony i że poruszamy się do przodu i coraz lepiej się rozumiemy. A powiedz, jak inne dzisiejsze starty z innymi końmi, jakie konie do nas przywiozłeś? Mam także ze sobą 2 ośmiolatki, jeden startuje w Under 25, drugim będę też próbował wyższe konkursy w 4 gwiazdkach, a także mam niedoświadczoną kobyłę, która jeszcze nie skakała wyższych konkursów, więc będę nią jeździł 1 gwiazdkę i El Campa, który też będzie startował w 4 gwiazdkach. W sobotę i w niedzielę kolejne sportowe zmagania i liczne pokazy. Zapraszamy Memoriał Macieja Frankiewicza o godzinie 16:30 w sobotę, a w niedzielę o godzinie 12:30 Grand Prix z pulą nagród 100 000 euro.